Cześć, witam wszystkich oglądających w kolejnej części vloga. Tym razem jest to odsłona numer 6, tak, odsłona numer 6, część 6. I zanim będziecie mogli zobaczyć poszczególne dni, jak wyglądały treningowo, siłowo, jakie ciężary szły, to powiem może na początku tutaj parę słów, żeby to nie były takie też nudne nagrania, gdzie tylko puszczam po kolei ćwiczenie po ćwiczeniu. Tylko coś powiem od siebie, może jakieś takie odczucia, bo no wiem, że z reguły jest to nudne i większość zawsze tam lubi coś usłyszeć, jak coś się powie, a nie tylko takie właśnie ćwiczenia klepane po ćwiczeniu. Tak więc na dzień dzisiejszy mamy 16, dzisiaj jest sobota, 16 kwietnia. Do zawodów już mniej niż 4 tygodnie, można powiedzieć, że 3, bo ten ostatni tydzień no to w zasadzie już no mało co się dźwiga, raczej jest to jakiś, jeżeli już, to lekki rozruch. Tak więc 3 poważne tygodnie treningowe. Można powiedzieć, że te nagrania są to taką, są drogą taką do mojego startu w trójboju, w zasadzie debiutu, bo nigdy nie startowałem, tutaj podkreślam. Będzie to mój pierwszy start w debiutu, jeszcze raz przypomnę, będą to Siemianowice Śląskie. Tak więc czasu coraz mniej. Ale póki co na ten moment wszystko jest realizowane w 100%, wszystkie założenia. No może z wyjątkiem tego tygodnia, ale to sami zobaczycie dlaczego. Raczej byłem zbyt zachłanny i zrobiłem więcej niż powinienem, ale to było dopiero pierwsze moje takie potknięcie, gdzie miałem zrobić 3 ruchy na ławce, zrobiłem 4. No ale no, na swoją obronę nic nie mam, już byłem na dywaniku u trenera swojego i wszystko mi tutaj wytłumaczył, dlaczego tak ma nie być. Ale no już mniejsza z tym, zacząłem sobie tydzień od wyciskania wąsko i OHP siedząc. Nazywam to tak, bo to są takie w zasadzie dwa główne, najcięższe, chociaż to w ogóle nie jest ciężki trening, ćwiczenia. Potem były ciągi też bez problemu, nieco, to znaczy bez problemu, ciągi bez problemu, z tym, że już muszę odpuścić chwyt, dosyć ten chwyt mocno trenowałem, przeciążyłem do tego stopnia, że jak mam te ściski, na których trenuję ten chwyt też, ścisk, no to 100 funtów nie byłem w stanie nawet po 3 dniach treningowych od momentu ciągów, po 3 dniach od momentu zrobienia ciągów ścisnąć go do połowy, także palce, ogólnie cały ścisk był bardzo, bardzo no taki przeorany. Też pojawiły się dosyć duże odciski. Jeżeli ktoś jest ciekaw, jak sobie z tym poradziłem, to po prostu wziąłem mały Pumex, mydło i bo nie było aż takie jakieś bardzo duże, ale no już zaczęły boleć i trochę odstawały, więc po prostu starłem to, pokremowałem kilka dni dłonie. No i tyle, jeżeli chodzi o ten chwyt. No i już chwytu nie dotykam do zawodów. Niech sobie już to odpocznie, co miało być poprawione, to zostało poprawione. Kolejny trening to była właśnie ławka, dość takie właśnie nietypowy ten tydzień był, bo trenowałem na wyjeździe tutaj u siebie, nie byłem w Warszawie, więc sami wiecie jak to jest, też inne otoczenie, jednych to nakręca, innych nie, no ja raczej wolę ćwiczyć u siebie na co dzień, bo wiem gdzie co jest, jak się rozgrzewać, po prostu czuję się tak swojsko, a tutaj tak no, na obcym terenie no, to jest całkiem inaczej, ale pomimo tego no to weszła życiówka na ławce 180x4. Gdzie właśnie myślę, że zrobiłbym te 5 ruchów spokojnie, z tym, że no ja nie miałem siły ścisnąć tej sztangi, ona po prostu tylko na dłoni leżała, także no dość niepewne to było, więc jeżeli jestem pewien, że jeżeli bym był zregenerowany tak jak powinienem, no to poszłoby to na 5. To była ta ławka, więc zadowolony jestem z tej ławki bardzo, tak po jeszcze raz podkreślę, że zrobiłem to życiowo i nie u siebie. Następny trening to były siady. Siady no też nie na swojej siłowni, było to w El Toro w Sosnowcu. Ogólnie siłownia spoko, ale no na pewno nie lepsza niż w Warszawie, bo też liczy się klimat, a tam właśnie sprzęt fajny, ale klimat tak już no pozostawia do życzenia. No ale tam też siady poszły 260x3. W sumie to też jest życiówka, no nie robiłem tego nigdy na większą ilość. Raz podchodziłem, chciałem robić na 3, zrobiłem na 2 i zrzuciłem za siebie, ale to było bez pasa i na gołe kolana. Zresztą filmik jest na moim Instagramie tam dalej.
No to tu była ta życiówka siady. No i te, dzisiaj mamy sobotę. Sobotę i 3 dni odpoczywam. 3 dni odpoczywam, bo są święta i też czuję, że potrzebuję takiej troszkę dłuższej przerwy, więc dopiero na trening pójdę we wtorek. Tak więc sobota, niedziela, poniedziałek mam wolne i kolejny tydzień będzie też ciekawy, bo jeszcze też do końca nie wiem, jak to będzie wyglądało. W sobotę jest double lift, na pewno się na nim pojawię, czy w roli zawodnika to się jeszcze okaże, ale no, zobaczymy. Na pewno tam pojadę, będą też chłopaki z farmy, Michał, ogólnie zawody są w Łodzi, potwory Tybory, zobaczymy, może w piątek uda się zrobić jakiś tam wspólny trening na Zatoce, więc też się to uwieczni, double lift też się uwieczni. No i co? No i myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o wagę, no to tu była straszna huśtawka, raz to było nawet 105 kg, później było to 101, takie często miałem, raz jadłem jednego dnia 1-2 posiłki, drugiego dnia jadłem 6, strasznie to było takie rozchwiane ze względów tam ze spraw prywatnych, no i też dużo było jeżdżenia, no i tak dalej. Tu też był post, podkreślę, że jestem osobą wierzącą, więc też tego przestrzegałem, także no myślę, że to tyle, tak. Teraz zapraszam Was do oglądania właśnie, jak wyglądał każdy tutaj dzień w tym tygodniu. No i co? Jesteśmy na bieżąco. Pozdrawiam. Yeah.
Thank you.
Dziękuję.